witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na luźny filmik, ale bardzo treściwy i myślę ważny dla nas, ponieważ nagrywam dzisiaj tak, na zdrowie się nazywa. Stary tak, ale myślę, że niekoniecznie co stare, to nie musi być jare. Więc dziś temat zdrowia podejmiemy. Muszę Wam powiedzieć, że chciałam nagrać takie Q&A związane z tym tematem. Ale potem jak przeglądałam YouTube'a, to właśnie natrafiłam na ten tag i stwierdziłam, że te pytania idealnie pasowują się w te pytania, które najczęściej mi zadajecie a propos właśnie zdrowia, zdrowego żywienia, sportu, moich nawyków, motywacji, więc myślę, że ten tag jest po prostu idealnie skonstruowany po to, żeby teraz właśnie usiąść tutaj z Wami w ten piękny, słoneczny dzień i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ok, znalazłam już pytania i zaczynamy od pierwszego. Od kiedy prowadzisz zdrowy styl życia? I to pytanie bardzo często pada na moim kanale i na Instastory też często pytacie, czy to jest nagle taka moda, że nagle się obudziłam i zaczęłam, wiecie, zdrowo żyć. Bo pod hasłem zdrowy styl życia może się kryć wiele pojęć. I teraz tak, słuchajcie, ja od kiedy sięgam pamięcią, to nie byłam taką osobą, która siedziałaby i jadłaby po kolei fast foody, opychała się i nie zwracała uwagi na to. Zawsze gdzieś tam jadłam zdrowo, natomiast nie na pewno tak, jak w tym momencie. Czyli zawsze jadłam owoce, zawsze jadłam warzywa, ale na przykład jadłam tony słodyczy, ale na przykład pozwalałam sobie na McDonald's, ale na przykład lubiłam jakieś ociekające tłuszczem makarony. Byłam po prostu nieświadoma i na studiach też z braku laku, bo nie miałam czasu, tak to sobie wtedy tłumaczyłam, ale czas na pewno by się wtedy znalazł. Jadłam po prostu czasami rzeczy przypadkowe, rzeczy na szybko. Wchodziłam tu tak jakiś makaronik szybko, wiecie, żeby się nasycić. Potem czułam się ospała, ociężała, źle. Więc właśnie te takie złe nawyki gdzieś tam ze mną były. Więc tak naprawdę zdrowy styl życia prowadzę stricte, tak naprawdę trzymając się tego wszystkiego od 2 lat, albo może nawet 3. Tak, 3, można tak powiedzieć. Nie, myślę, że 3. Natomiast wcześniej różnie to bywało, natomiast nigdy nie byłam taką osobą, na którą byście pokazali palcem, o, je codziennie fast foody. Nie. Tak 3 lata około. Kolejna sprawa, co Cię zmotywowało do zmiany? I muszę Wam powiedzieć, że przyszedł po prostu taki moment, ja już Wam wcześniej mówiłam, że po prostu ja się czułam kompletnie źle, ale zdrowotnie, słuchajcie. Czułam, że zasypiam. Naprawdę, po południu zawsze musiałam się zdrzemnąć, miałam mało energii. Czułam, mimo tego, że byłam młodą osobą, nadal jestem, no nie oszukujmy się, że młodym się jest na tyle, ile się czujecie, a nie tam metryczka Wam coś wyznaczy. No po prostu czułam, że brakuje mi energii na codzienne działania i w związku z tym robiłam zdecydowanie mniej niż teraz. Teraz mam takie pokłady energii, że momentami, słuchajcie, nie wiem, co z tym zrobić, ale myślę, że przyjdą takie dni, że będę wiedzieć. Czyli jak się pojawi dziecko, wiecie, rodzina, to doskonale będę wiedzieć, co z tą energią zrobić. I ta energia będzie mi wtedy bardzo potrzebna, dlatego dobrze, że te nawyki wprowadzam. No, ale tak jak mówię, czułam się bardzo, wręcz fatalnie, można powiedzieć. Brak energii, brak też takiego uśmiechu, ospałość. Masakra. No i najgorsze, co się przydarzyło, to złe wyniki. Okazało się, że niekoniecznie jestem zdrowa swego czasu. Ja Wam o tym nie mówiłam, no bo to nie jest kanał pod tytułem Narzekamy, ale nie było dobrze. I w momencie, kiedy zabrałam się za siebie porządnie, w tym momencie wyniki są fantastyczne. Naprawdę. Cieszę się odpukać, żeby było ok, ale jest naprawdę dobrze. I myślę, że to jest właśnie zasługa sportu i przede wszystkim zdrowego jedzenia. No bo gdzie mam się tego doszukać? Od kiedy tak jest, czuję się fantastycznie i wszystko jest w porządku. Kolejne pytanie, co zmieniło się po zmianie stylu życia na zdrowszy? Co się u mnie zmieniło? Może zapytałybyście, co się nie zmieniło, bo tego, co się zmieniło, jest tak dużo, że nie wiem, czy starczy mi tu filmu, ale będę Wam wymieniać po kolei.
Po pierwsze, słuchajcie, ja zauważyłam ogromną zmianę, jeżeli chodzi o moją skórę. Ja mam super teraz nawilżoną skórę. Zawsze miałam cerę suchą i nadal gdzieś tam twarz muszę mocno nawilżać, bo to jednak ona jest wystawiana na promienie UV i wiecie, no jest narażona. Ale muszę wam powiedzieć, że przy ilości kąpieli, które mam, i też siłownia, klimatyzacja i tak dalej, ona powinna być sucha jak wiór, a ja niekiedy zapomnę użyć balsamu. A jest naprawdę super odżywiona i to właśnie myślę, że to awokado, zdrowe tłuszcze, warzywa, owoce, to wszystko wpływa idealnie, myślę, orzechy na moją cerę i też właśnie na nawilżenie skóry, więc skóra mi bardzo podziękowała ostatnimi czasy za zdrowy styl życia. Dalej włosy. Wy pytacie często, bo jak spojrzycie sobie, bo nie wiem, jak teraz patrzycie, co nagada, no ma na to zwykłe włosy. Nie, dla mnie to są włosy super, bo ja z natury mam bardzo cienkie włosy, wręcz fatalne, takie baby hair, takie wiecie, delikatne włoski, które no niewiele z nimi można zrobić, są przyklapnięte i kiedyś patrząc wstecz na moje filmy, pytacie mnie, co ja zrobiłam z włosami, w ogóle czy coś zmieniłam, czy tam ją coś doczepiłam, bo ja tam naprawdę mam mało włosów i takich fatalnych. No nie, no po prostu zdrowo żyję i one gdzieś tam troszkę urosły, troszkę lepiej wyglądają, są, na pewno nie są takie sianowate kiedyś, są zdrowsze, więc włosy to na pewno. Dalej paznokcie, no paznokcie to mam po prostu no idealne naprawdę w tym czasie teraz. Ja czuję, czyli wiecie, nie żebym się tu zachwala, ale jak na moje warunki i tak dalej, to po prostu czuję, że są super. No i dalej, wszystko jeżeli chodzi o zdrowie, energia pozytywna, uśmiech na twarzy, motywacja do uprawiania sportu, no mogłabym wymienić, no oczywiście figura, tak, no powiem wam, że nigdy nie miałam, nigdy nawet jak byłam młodsza, nie miałam tak zadbanej i wyrzeźbionej sylwetki jak teraz, mając prawie 30 lat, więc same sobie odpowiedzcie, czy te zmiany nie są lepsze. Kolejne pytanie, ulubiona aktywność fizyczna. Mam tu banana ogromnego, bo powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, którą aktywność fizyczną powiedzieć jako pierwszą. Jak mnie oglądacie regularnie, to wiecie, że moją ulubioną aktywnością było bieganie. To się troszeczkę zmieniło ze względu na to, że teraz cyklicznie chodzę na siłownię, w związku z tym na to bieganie nie starcza mi po prostu czasu, ale fakt, że bieganie lubię, natomiast nie jest to już taki podium, że wiecie, tylko bieganie. Kiedyś było tylko bieganie i aż bieganie, bo dużo biegałam. A teraz przede wszystkim spinning. Spinning, rower. Rower uwielbiam, no po prostu oszalam na punkcie roweru, więc regularnie też chodzę na spinning na siłowni. Trampoliny, to chyba nie trzeba mówić, bo Instastory, kto moje ogląda, ten wie, że po prostu jump. Trampoliny, uwielbiam i czuję się tam naprawdę dobrze. To z takich rzeczy na siłowni. Treningi personalne spoko, natomiast nie wszystkie ćwiczenia lubię, to jest chyba logiczne. No ale z takich dyscyplin to właśnie trampoliny i rower przede wszystkim i to bieganie gdzieś tam jeszcze lubię, ale jednak rower bardziej. W ogóle mam słabość, słuchajcie, do kolarzy. Uwielbiam, oglądam kolarstwo i odbiło mi kompletnie. Kolejne pytanie to jak często uprawiasz jakiś sport? Kto śledzi moje Instastory, ten wie, że chodzę na siłownię codziennie. Nie jest to normalnym do końca, ponieważ wiecie, że powinno się zostawiać taki jeden dzień na regenerację, no ale ja staram się słuchać swojego organizmu, też konsultuję to z trenerem personalnym i póki co daję radę, bo te treningi personalne niekiedy nie są tak intensywne, ale już zaznaczył mi, że od września będziemy tak mocno cisnąć, że nie będę mogła na przykład iść na drugi trening dziennie, czyli na przykład zrobić personalne, a potem iść na spinning, bo będzie to po prostu niemożliwe i nawet niezdrowe, więc to wszystko jest pod kontrolą, się nie martwcie, ale chodzę codziennie, jak często. W poniedziałek chodzę na personalny spinning, wtorek na trampoliny, środa na personalny i spinning. Zastanawiam się dalej, dobra, trampoliny, czwartek i spinning i piątek personalny już sam. Dzisiaj akurat mam piątek i idę na personalny.
No i sobota, niedziela, wybieram sobie jakąkolwiek aktywność taką w terenie, czy właśnie rower, czy to sobie pobiegam, a czasami po prostu odpuszczam, nie robię kompletnie nic, to w zależności jak się czuję i czy mam na to ochotę po prostu. Także widzicie, jest tego dość sporo, no ale to stało się też moją pasją, to nie tylko chodzi o figurę, nie tylko o zdrowie, ale przede wszystkim to jest moja ogromna w tym momencie rozrywka po prostu. Kolejne pytanko, jakie są założenia Twojej diety? Krótko i zwięźle odpowiem. Przede wszystkim, słuchajcie, moja dieta musi być regularna, musi być różnorodna, żeby mi się nie nudziła i musi być prosta w przygotowaniu. Ktoś do mnie pisze. Rób więcej przepisów i wstawiaj na YouTube. O, taką wiadomość dostałam się na Instagramie, więc widzicie, cały czas o to jedzenie i zdrowie pytacie i mówicie i też sugerujecie, ale co ja powiedziałam? Musi być różnorodna. O Jezu, ktoś mnie wybił. Słuchajcie, ja tak mam i zapomniałam właśnie. Ale jeszcze raz. Musi być różnorodna, musi być regularna ta dieta i musi być prosta w przygotowaniu. O to mi właśnie chodziło, żeby, bo ja nie mam, słuchajcie, czasu, żeby przygotowywać tych posiłków godzinami. W związku z tym to jest bardzo ważne. Tak. I tyle. Takie założenia. A ja myślę, że to pytanie też można wielorako tłumaczyć, że może założenia, do czego chcę dążyć. Ja w tym momencie, słuchajcie, nie dążę już do niczego. Jem zdrowo, bo chcę być zdrowa po prostu. Chcę, żeby moje wyniki były ok, żebym się dobrze czuła. Chodzi o nastrój, samopoczucie. Przede wszystkim o zdrowie, już nie dążę do jakiejś redukcji, żeby nie wiadomo, jaką mieć sylwetkę, fit, po prostu no, wyglądam jak wyglądam, tak mi się podoba i chcę zachować jakby ten status, tak być, żeby tak było i tyle. Co najczęściej jesz na śniadanie? To też często zadajecie, bardzo fajne pytanie, bo ja Wam zawsze mówię, słuchajcie, jak amen w pacierzu, jedzcie śniadanie i to słodkie, żeby nie podjadać w ciągu dnia. No i teraz tak. Pokażę Wam to. Wiem, że pewnie znowu mnie zniczujecie, ale ja naprawdę Wam polecam te odżywki, bo ja je jem i ja muszę Wam o tym wspominać, bo jeżeli pytacie o dietę, to one są stałym moim elementem i jeżeli jem je rano i to jest słodkie, to też w ciągu dnia nie mam ochoty podjadać i na podwieczorek sobie zjem. I tutaj kocham Natural Mojo, nowość Fit Cookie, słodka truskawka, przepyszne. I właśnie te dwie najbardziej Wam polecam, bo to są moje ulubione i przebiły kokosa, więc jeżeli to przebiło kokosa, to musi być naprawdę dobre, więc polecam. No i ja mówię, na śniadanie robię sobie na przykład muesli, robię sobie jogurt, właśnie na przykład tutaj z tymi odżywkami. W ogóle na moim kanale pojawił się filmik, gdzie robię takie słodkie przekąski na siłownię. I możecie sobie zerknąć, bo tam jest z użyciem właśnie tych odżywek, więc jakieś placki tam się pojawiły, lody na przykład, więc koniecznie zajrzyjcie. No ale wracając do śniadania, to potrafię sobie taką odżywkę na śniadanie wypić, Fit Cookie. Jeżeli macie ochotę kupić sobie coś z Natural Mojo, to zerknijcie w opis, tam macie zniżkę 25% na hasło czarodziejka. To hasło jest zawsze stałe i cały czas aktywne, więc... Ja Wam tylko zawsze przypominam, jeżeli ktoś na przykład dzisiaj zajrzał po raz pierwszy na mój kanał. Także śniadanie, bardzo ważna rzecz, jedzcie je, nie pomijajcie, bo naprawdę ten głód, który zaspokoicie i da Wam energię na cały dzień, to jest jak u mnie bardzo ważne. Także słodkie śniadanie, ale też wytrawne czasami, awokado, jajko, jem węglowodany, więc chleb też, ciemny. Co ja jeszcze lubię na śniadanie? Właśnie placuszki jeść. Też słodkie, ale wytrawne, na przykład ze szpinakiem, z suszonymi pomidorami, uwielbiam. Placki dyniowe, przede wszystkim widzicie takie rzeczy mączne, ale one dają mi energię naprawdę na sporą część dnia. Także tak, myślę, że tyle. No i koktajle oczywiście. Dalej pozostając przy temacie zdrowia, ulubione zdrowe produkty. No i tutaj cały czas pozostaję przy suplementach, jeszcze Wam opowiem i też o kilku takich moich spożywczych produktach, ale chciałam Wam wspomnieć, że teraz Natural Mojo wypuściło nowość limitowaną i według producenta to ma dać nam dobre samopoczucie i równowagę od wewnątrz. Muszę Wam powiedzieć, że biorę te tabletki póki co i testuję, to jest wersja limitowana. Możecie spróbować, no możemy razem potestować, ja jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy... Wiecie, ja jestem z produktów Natura Mojo wszystkich zadowolona, więc myślę, że jeżeli coś wypuszczają, to jest to sprawdzone, jak zobaczymy. Ale z całego serca mogę Wam polecić kaszki nominalne, jaglaną oraz gryczaną, które po prostu uwielbiam i one są tak pyszne.
i uwielbiam je jeść nie tylko na śniadanie, ale na podwieczorek właśnie. W ciągu dnia, kiedy najdzie mnie mały głód, z owocami sobie takie kaszki zjeść. Są naprawdę świetne. I dalej z chęcią polecam Wam Mix It. To są, słuchajcie, takie mieszanki liofilizowanych owoców, na przykład bądź musli. Uwielbiam ich, ale tu akurat mam owoce i ja sobie je dodaję właśnie, no, tak jak mówię, do musli, do owsianki, do koktajli, do naleśników. Uwielbiam i to jest naprawdę dobry produkt, więc Wam podlinkuję wszystko. No i kolejny punkt, co w zdrowym stylu życia sprawia Ci największy problem? I muszę Wam powiedzieć, że na pewno jest to sytuacje tego typu, że musicie regularnie jeść, więc to zajmuje dużo czasu, że przygotowanie tych posiłków. Niekiedy tego czasu mi po prostu nie starcza i się denerwuję, bo chcę zdrowo zjeść, a nie chcę, słuchajcie, sięgnąć po jakąś drożdżówkę czy coś, więc po prostu wtedy, nie wiem, kupuję jakiś owoc w sklepie na szybko i nie zawsze te posiłki są takie, jakbym chciała, więc myślę, że to, że czas zabiera przede wszystkim. Czy są jeszcze jakieś minusy, słuchajcie? Nie wydaje mi się, nie ma ich dużo. Na pewno nie sprawia mi trudności w żadnym stopniu chodzenie na siłownię, sport, bo to jest jakby moja pasja, ale na pewno na przykład sen, to jest w zdrowym trybie życia, sprawia mi trudność, nie mogę spać po nocy, tak mam takie problemy właśnie. Myślę, że to regularne jedzenie i właśnie przygotowywanie tych posiłków, to co powiedziałam, i więcej minusów, słuchajcie, nie znajduję. I może słaba dostępność niekiedy produktów, o, że tych zdrowych w sklepach. I może jeszcze to, że czasami jak idę na miasto, to po prostu nie mogę zdrowo zjeść, bo nie wszędzie są takie fide zamienniki i wszędzie, słuchajcie, cukier właśnie. Wszędzie jest cukier, nawet w głupim koktajlu jest cukier. Ostatnio zauważyłam, że nie mogłam nawet się napić koktajlu w knajpce, bo były tam tony cukru. I ostatni punkt to rady dla początkujących. Jakie ja bym miała porady? Słuchajcie, jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to zmieńcie i nie czekajcie na nie wiadomo co. Motywację należy znaleźć w sobie. Nie sugerujcie się nikim, ani mną, ani jakimiś innymi osobami. Po prostu spójrzcie, czy się dobrze czujecie, spójrzcie na swoją figurę, czy jest ok. Jeżeli czujecie się dobrze w swoim ciele, czujecie się zdrowo, jedząc niezdrowo, to ja absolutnie jakby nie mam nic do tego i nawet nie powinnam się wtrącać, ale jeżeli chcecie coś zmienić, to po prostu spróbujcie. Tyle. Jednego dnia powiedzcie koniec, zrywam z tym wszystkim, zaczynam życie od nowa. I myślę, że takie porady. I oczywiście stopniowo do wszystkiego dochodźcie, powoli, wprowadzajcie posiłki zdrowe, troszkę sportu, najpierw troszkę truchtajcie sobie, chodźcie na spacery, na rower. Nie przeciążajcie się od razu, że wiecie, chodakowska dzień w dzień, od razu nie. Powolutku, stopniowo wprowadzajcie te zmiany i myślę, że to wszystko potem będzie już takie naturalne jak u mnie, że ja po prostu nie wyobrażam sobie na ten moment wrócić do tego trybu życia, który prowadziłam. To wszystko stopniowo przyjdzie, uwierzcie mi, tylko trzeba chcieć i trzeba powoli to wprowadzać. To jest taka moja porada numer jeden, najważniejsza i myślę, że o to chodzi właśnie. Kończąc już tak, chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie na dole swoje odczucia odnośnie tego filmiku oraz także napiszcie o swoim zdrowym stylu życia, jeżeli taki prowadzicie, trochę zachrypłam. Podejmijmy ten temat zdrowotny, porozmawiajmy sobie. Na Instastory możecie do mnie pisać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Chętnie Wam odpowiem na tematy sportowe oraz żywieniowe. I co, trzymajmy się razem, nie hejtujmy siebie, nie podkładajmy sobie kłód pod nogi, bo to nie o to chodzi. Jak się razem trzymamy, to wszystko się uda, więc trzymam za Was kciuki, za siebie, żebyśmy były zdrowe, piękne, fajne, no i pozytywna energia niech nas zaraża nawzajem. Okej, do następnych filmów, buziaczki, dzięki za oglądanie, pa pa!